Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Krakus i dzisiaj tak troszkę inaczej. Dzisiaj będzie recenzja gry Crackdown 3. Siedzę sobie teraz na kanapie i tak pomyślałem, że mógłbym coś nagrać. Napisałem już recenzję, ale jednak dostałem parę komentarzy, że fajnie by było może coś zrobić na kanale. No to tak sobie siedzę właśnie i pomyślałem, że to, co mam wydrukowane na kartce, mógłbym po prostu opowiedzieć wam tutaj i mogłaby być z tego fajna recenzja. Myślę, że może mogę to kontynuować w przyszłości. Napisałem już mnóstwo recenzji gier, które wrzucam regularnie na forum Xboxa. No, a na moim kanale nie pojawiła się żadna z nich. Więc może od dzisiaj taki nastrój, może to zrobimy. No to dobra. To zaczynamy. Czyli Crackdown 3, recenzja Krakusa. Od razu zaznaczam z góry, że do tej gry zasiadałem z pozycji gracza niezaznajomionego z poprzednimi częściami. Miałem jakieś tam oczekiwania, może nawet dosyć spore, może zbyt duże, ale już na samym początku parę awaryjnych lampek się zapaliło. Przede wszystkim dlatego, że gra powstawała dosyć długo. Miała się pojawić już dawno, dawno temu. Ponad 5 lat chyba ponad zajęło tworzenie tego dzieła. Miała ona ostatecznie ukazać się w okolicach 2016 roku. Później znowu na jesieni zeszłego roku też się nie pojawiła. By ostatecznie ujrzeć światło dzienne dopiero w lutym tego roku, 2019. Tak jak mówię, no chyba ponad 5 lat od pierwszego sygnału, że Crackdown 3 powstanie. Co kolejne? No, gra dołączyła automatycznie do listy gier w subskrypcji Game Pass. No to też sugerowało, że Microsoft raczej nie spodziewa się jakiegoś wielkiego dzieła, dodając ją do płatnej, ale niewiele płatnej subskrypcji. Tak jak wyjaśniałem to w jednym filmie o Game Passie, cały rok Game Passa to jest ta sama cena co jednej gry właśnie takiego Crackdown 3, więc lepiej postawić na Game Passa i mieć ją jak gdyby za darmo. Co jeszcze mnie zastanawiało, to że nie będzie to tytuł ekskluzywny dla Xboxa, tak jak zapowiadano. Gra również pojawiła się na PC-tach, czyli jest to gra z serii Play Anywhere. Jak ktoś ją ma na Xboxie, może równie dobrze ją odpalić na swoim koncie na Windowsie 10 i grać na PC-cie. To takie, tak tytułem wstępu, że przed rozpoczęciem gry wiedziałem, że coś się kroi, ale jeszcze nie wiedziałem jak dużego. No więc zaczynamy. Jeden to spolszczenie. Przede wszystkim, no, niemiłe zaskoczenie na samym początku. Czyli brak spolszczenia dla gry w dystrybucji cyfrowej, no bo gra jakby nie było pobrana z sieci, z polskich serwerów, nie ma nic, nie ma nawet polskich napisów. I szczerze to nie pamiętam, kiedy ostatnio gra nie oferowała przynajmniej polskich napisów. Już nie mówię o pełnym spolszczeniu razem z dubbingiem, tak jak mamy to czynienia w przypadku Shadow of the Tomb Raider. Tam jest pełne spolszczenie, jest teraz na moim kanale, gram po polsku. Uważam, że jest całkiem dobre. Tutaj nie uświadczymy nawet napisu. Co dalej? Fabuła. Krótko o fabule. Praktycznie nie istnieje. W tej grze fabuła praktycznie nie ma miejsca. Tak ogólnym zarysem, otóż futurystycznym miastem New Providence rządzi ugrupowanie Terranowa. Pod przykrywką nowoczesności wprowadza rządy terroru. Jako agent jakiś tam specjalny musimy zlikwidować po kolei wszystkie komórki tej organizacji. Cała ta, jak gdyby, sieć przestępcza jest organizowana trochę podobnie jak mamy do czynienia w Ghost Recon Wildlands czy w Far Cry'u 5. Czyli taka piramida. Żeby na światło dzienne pojawił się jakiś tam szef, musimy wykończyć odpowiednią ilość jego
małych komórek przestępczych, zająć kilka jego obiektów. Wtedy on się pojawia i możemy z nim stoczyć walkę. Żeby z kolei dotrzeć do głównego szefa, musimy pokonać większość tych bossów mniejszych, tak zwanych przydupasów. No i wtedy ona wyjdzie i będziemy mogli z nią podjąć ostateczną walkę. Tak to wygląda. Nie ma w tym historii, jest po prostu żmudne wykańczanie po kolei pojedynczych osobników, zajmowanie różnych obozów. Twarzą gry został znany aktor Terry Crews i chyba nadzieją Microsoftu było, że jego charyzma i temperament zapewnią jakąkolwiek przychylność w tej grze. No niestety, no był to, znaczy niestety, był to świetny pomysł, ale nie do końca zrealizowany, ponieważ w każdej chwili możemy zmienić agenta i Terry Crews już nie będzie twarzą w naszej grze. Więc jaki jest sens stawiać na niego, skoro, tak jak ja zrobiłem, wkrótce po rozpoczęciu gry zmieniłem na innego agenta i nic z tego nie wyszło. Pomysł, tak jak mówię, był do zrealizowania, pewnie by się sprawdził, kompletnie niewykorzystany. Grafika. No graficznie muszę przyznać, że to jest skandal. No kpina. Nie jest to, od razu zaznaczam, nie jest to nigdy sprawa pierwszorzędna dla mnie. Mam rozegrane, żeby rzucić przykładem, setki godzin w Stardew Valley. I uwielbiam tę grę. W sumie do końca nie wiem za co. Może jak zrobię recenzję, to się zastanowię, czemu tak lubię tę grę. Także nie jest grafika jak gdyby najważniejsza. No ale jakby nie było, gra Crackdown 3 anonsowana jest jako gra, jak to mówią, AAA. Więc w czasach, kiedy wychodzą takie perełki jak Red Dead Redemption 2, wspomniany już Far Cry 5, no to, no niestety, no wygląda to, no zakrawa to na żart. O ile jeszcze w mieście ta lekko taka komiksowa stylizacja tak nie razi, to gdzieś tam w podziemiach gry, gdzieś tam poniżej, no to są jakieś jeziora kwasu, jakaś brzydka woda, obskurne kamienie, no nie za bardzo da się to znieść tak na dłuższą metę. I no nie jest to chyba, czego się wszyscy spodziewali. System destrukcji. No tak głośno anonsowany system destrukcji tutaj nie działa kompletnie, ponieważ go nie ma. Ja uważam, że oprócz pojazdów, no żołnierzy i jakichś rozmaitych kontenerów w tej grze nie można nic zniszczyć. Bo mamy tutaj takie budynki przykładowo i strzelamy w nie jakimiś wyrzutniami rakiet. Tak. I co? Nie rozbiję żadnej szyby. Nie jestem w stanie rozbić żadnej wystawy sklepowej, żadnego neonu. No nic. Cokolwiek bym strzelił z jakiejś, nawet tak jak mówię, wyrzutni rakiet, która powala kolejnych wrogów. Tutaj jest przystanek i nic. Strzelam. No to gdzie? Gdzie jest ta destrukcja otoczenia? W sytuacji, kiedy na przykład dostajemy taką grę jak Battlefield 5, gdzie możemy praktycznie wszystko dookoła zniszczyć, widzimy wrogów w budynku, niszczymy budynek i wrogowie giną. Tutaj nie ma czegoś takiego. Do tych budynków generalnie wejść też nie możemy. Nie ma takiego budynku w grze, gdzie możemy otworzyć drzwi i wejść. Nie otwierają się żadne drzwi, nie otwierają się żadne okna. No nic, są to takie po prostu kwadratowe jakieś obiekty, po których możemy ewentualnie skakać i się wspiąć. To wszystko, co możemy. Tworzone jak gdyby w pęcie, brzydkie, obskurne, jednakowe. Jeśli chodzi o grafikę, no to ja rozumiem, stylizacja i tak dalej, ale to wszystko naprawdę razi w tej grze, jak to wygląda i jak to wszystko
współpracuje, bo jeszcze żeby można było faktycznie wszystko zniszczyć, to gdzieś tam człowiek by przymknął oko. No ale nic, tutaj się naprawdę nic nie da. Nic tutaj nie osiągniemy. Natomiast jeśli chodzi o nasze zadania w grze, na mapie, no to jest tutaj sporo do zrobienia. Poza niszczeniem siatki teranowej możemy brać udział w wyścigach samochodowych, także w wyścigach biegając na czas, przejmować różne wieże nadawcze, no i oczywiście niszczyć kolejne posterunki. Każda taka poboczna aktywność rozwija nam umiejętności oczywiście, oprócz zbierania tak zwanych orbów, ale o tym będzie później. Styl wykańczania wrogów podczas naszych gier determinuje to, co rozwijamy. Czyli jeśli będziemy do wrogów głównie strzelać, no to rozwijamy nasze umiejętności strzeleckie. Jeśli się decydujemy pobić ich pięściami, no to nasza siła wzrośnie. Jeśli będziemy uczestniczyć w wyścigach, no to nasze skille wzrosną związane z prowadzeniem pojazdów. I tak tutaj nie ma jakiejś rewelacji. Tych wszystkich aktywności, no to w sumie to wspinanie na wieże nadawcze najbardziej mi się spodobało i dało mi dużo radości. Czasami się trzeba nieźle nakombinować, żeby ogarnąć, jak dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Bywa, że trzeba wykonać jakiś perfekcyjny skok, gdzie nawet najmniejsza fuszerka kończy się długim lotem w dół. Pewnie byłoby to mega frustrujące i pad by latał po całym pokoju, gdyby nie świetnie działający system checkpointów. Postać rozwijamy zbierając dwukolorowe orby, takie kulki, które są zwykle położone w mniej dostępnych miejscach, zielone i niebieskie, i tak zbierając je, zwiększamy nasze umiejętności. Po jakimś czasie, kiedy zbierzemy ich wystarczająco dużo, stajemy się praktycznie nieśmiertelni i wtedy można spokojnie ruszyć na każdego bossa, bo nie będzie to jakieś wielkie wyzwanie. No i zbieranie tych orbów to tak naprawdę jest fajna część gry, bo jest związana ze wspinaniem, gdzieś tam docieraniem do jakichś różnych punktów na mapie, odnajdywania ich. Te orby zwykle są sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem, więc nie jest to jakaś trudność je odnaleźć, ale trzeba się nabiegać i je zbierać. Jeśli chodzi o układ przestrzenny tej metropolii, no to tutaj też mam zastrzeżenia. Ma on taką budowę wertykalną, czyli pnie się w górę bardziej. Są wysokie budynki, do których czasem ciężko się dostać. Trzeba gdzieś je obchodzić, tracić czas, a każdy nieuważny ruch powoduje, że lecimy w dół, lądujemy w dolnych jakichś slumsach i zaczynamy naszą wspinaczkę od początku. To tak trochę mnie zraziło. Co do ogólnie całej mapy, cały obszar nie jest zbyt duży. Można całą mapę przebiec dosłownie w kilka minut. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle? No ja uważam, że wcale nie jest tak tragicznie z tym, bo gdybym w tej, no trzeba to nazwać po imieniu, słabej grze, miał jeszcze przemierzać olbrzymie odległości od jednej aktywności do drugiej, no to by mnie chyba krew zalała. Tymczasem praktycznie no, za każdym rogiem znajdujemy coś do zrobienia, czyli głównie coś do zniszczenia. No i na tym bazuje gra, na niszczeniu, na efektownych starciach z wrogiem. I muszę przyznać, że sprawdza się to świetnie. Uczestniczymy w totalnej rozwałce, w takim piekielnym mega chaosie, który na swój sposób jest piękny. Nie ma tutaj miejsca ani czasu na dokładne mierzenie, dlatego autocelowanie jest niezbędne. Tutaj nie ma czasu, żeby sobie pozwolić na jakieś celowanie, mierzenie do wroga. Nie, tutaj po prostu skaczemy, wysyłamy dziesiątki rakiet w wroga i po prostu patrzymy, jak ginie. Bo atakują nas ich dosłownie zastępy z każdej strony. Począwszy od regularnych żołnierzy, rozmaitych agentów, siły specjalne,
drony latające małe, drony latające duże, jakieś małe mechy, średnie mechy, wielkie mechy. Pełno tych mechów nas atakuje, różnych latających nie wiadomo co. I to wszystko niszczymy, zdobywając umiejętności. Im więcej ich zniszczymy, tym lepsi jesteśmy. Także po prostu automatycznie stajemy się coraz lepsi. W nasze ręce został oddany niewielki, acz zróżnicowany arsenał, by dopełniać dzieła zniszczenia. Broni nie różnią się, co ciekawe, jedynie tam, nie wiem, ilością pocisków, ale każda z nich działa inaczej. Wystrzeliwuje inne naboje, zadaje różne obrażenia. Świetnie są podczas tego całego, świetne są komentarze naszego przełożonego, które w takim interkomie słyszymy cały czas w głowie, jak na przykład o chore zagranie agencie, albo mam jedynie nadzieję, że to było konieczne. To takie fajne. No i klasyka, oczywiście uwielbiam zapach toksycznych spalin o poranku. Podsumowując, uważam, że Microsoft świetnie zdawał sobie sprawę, jakie to w cudzysłowie arcydzieło dostaną gracze. Stąd decyzja o wepchnięciu tej gry od razu do Game Passa. Patrząc, ile świetnie zapowiadających się gier jest rocznie kasowanych, całkiem dobrze się zapowiadających, no wydaje się to jedynym rozsądnym wytłumaczeniem, że Crackdown pojawił się na rynku. Inwestowanie w Netflixa z grami, jak to jest nazywany Game Pass, wydaje się być w tej chwili główną polityką potentata z Redmond. Podejrzewam, że świat gier spokojnie obyłby się bez Crackdowna 3. Nie wydaje mi się, żeby ktoś jakoś specjalnie na to czekał i gdyby się nie pojawił, nikt by po tej produkcji nie płakał. Ostateczna ocena 4 na 10 to uważam jedyne, co można wycisnąć, mimo naprawdę sporych chęci, a uważam, że to jest już naprawdę ocena naciągnięta. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o Crackdown 3. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Pojawią się pewnie następne. Jeśli nie, kciuk w dół. Jak coś, to komentujcie i piszcie, co Wam się podobało, co nie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej!